Jest doktorem praw. Wydział Prawa i Administracji ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Doradca Solidarności. Był kierownikiem sekcji prawnej Ośrodka Badań Społecznych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Od 1982 roku członek Komitetu Helsińskiego w Polsce. Uczestnik obrad przy Okrągłym Stole. Od grudnia 1988 roku członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Od października 1989 do stycznia 1991 roku redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Obecnie na jeszcze wyższych stołkach i w lepszych gabinetach. Dziś 100 pytań do Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry Państwu. Przedstawiam Państwu pana Jarosława Kaczyńskiego, szefa Kancelarii Prezydenckiej, a także przewodniczącego Porozumienia Centrum. W obu tych rolach po raz pierwszy pan senator Kaczyński w naszym studiu. Jako senator był już kiedyś poprzednio parę miesięcy wcześniej. Panie ministrze, ja się zastanawiałam długo nad tym początkiem i zastanawiałam się, jakie pytanie może jako pierwsze zadać panu. I muszę powiedzieć, że miałam pewien kłopot, dlatego że uważam, że jest równolegle tyle ważnych spraw, że właściwie trudno wybrać tę jedną pierwszą jako najważniejszą. Ja tak pomyślałam sobie, że jako wytrawny polityk ma pan z pewnością własne przesłanie, własny pomysł na ten dzisiejszy program i że chciałby nam pan tutaj coś sprzedać niezależnie od wszystkich pytań. I jakby pan zechciał się odsłonić, co to jest to najważniejsze i najgłówniejsze, co chciałby pan z tej naszej trybuny 100 pytań nam dzisiaj przekazać? No, zaskoczyła mnie pani z tego względu, że formuła tego programu jest inna. Mhm. Wie pani, takie generalne przesłanie, jakieś credo osobiste, to jest, sądzę, że zupełnie nie miejsce na to. Natomiast są różne takie bieżące, bardzo ważne sprawy. No, w szczególności ta, która jakby się ciągle toczy mimo podpisu prezydenta, mianowicie sprawa ordynacji wyborczej, która nie jest sprawą jednego czy tam kilku przepisów w ustawie, a jest sprawą przyszłości polskiej demokracji. I jest także sprawą sporu politycznego, który zaczyna dzielić Polskę wzdłuż linii, której żeśmy się nie spodziewali. To znaczy wzdłuż linii, po której jednej stronie jest ogromna większość tych ugrupowań postsolidarnościowych, ale jedno z nich się niestety znalazło po tej drugiej stronie razem z komunistami po prostu. No taka jest prawda, ale to jest fakt, z którym dzisiaj musimy sobie jakoś dać radę i to jakby na dwóch poziomach. Zarówno wtedy, kiedy jeszcze ciągle myślimy o zmianie tej ordynacji, bo ona jest fatalna, jak i wtedy, kiedy myślimy o tym przyszłym kształcie polskiego systemu politycznego, tych podziałach, które się ukształtowały i które, no, jeszcze raz powtarzam, zaczynają biec co prawda zgodnie z wieloma przewidywaniami także i mojej partii, ale jednocześnie nie ukrywam, że zachowywaliśmy nadzieję, że to będzie inaczej. Panie ministrze, to, szczerze mówiąc, to takie ukłucie, żeby już sprecyzować, szczerze mówiąc, bo pod adresem, myślę, Kuronia, Michnika. A jak to się nie, ja bym powiedział nie, to znaczy orientacji, którą oni reprezentują. Nie, skąd moje pytanie? Dlatego, że oni, właściwie te nazwiska nam się wryły w pamięć, jako ci wrogowie ludu jeszcze za komunistów. Teraz pan im przypisuje również te sympatie prokomunistyczne i nadal są wrogami ludu. Więc właściwie jak to jest? Czy oni walczą ciągle o to samo? Proszę panią, pani tutaj dokonała takiego chwytu bardzo prostego, ponieważ może się ktoś na to da złapać, wobec tego wyjaśnię. Oni kiedyś byli, proszę panią, wrogami ludu i ludźmi prześladowanymi. Dzisiaj są wybitnymi, prominentnymi politykami, mającymi pełną możliwość działania i sądzę, że nawet w wielu sferach życia społecznego, szczególnie w środkach masowego przekazu, dysponujących bardzo poważną przewagą. To są dwie sytuacje zupełnie nieporównywalne. Ja natomiast sądzę, że ich błąd bierze się z tego, że oni po prostu potraktowali ten układ polityczny, ale przede wszystkim nawet społeczny, który się w Polsce ukształtował po Okrągłym Stole, jako coś trwałego, coś, na czym można budować przyszłość Polski, Polskę demokratyczną, Polskę gospodarki rynkowej. Otóż to jest nieporozumienie, to jest błąd.
I to jest działanie przeciwko interesom większości tych zwykłych Polaków. Tych zwykłych Polaków, którzy w tym systemie nowym, nowo się w tej chwili tworzącym, ale właśnie na tych podstawach jakoś dla siebie miejsca nie potrafią i nie mogą znaleźć, bo tego miejsca po prostu nie ma. Czy pan minister nie uważa, że sprawy Unii dużo lepiej byłoby w obecności Unii traktować? Nie zdumiało mnie, że dla pana ministra jest to najważniejszy temat, od którego zaczynamy w tak trudnej sytuacji Polski. Ale pytanie prawdziwe polega na tym, pytanie prawdziwe, które chcę zadać. Proszę, pytanie mi się sięga dużo głębiej w sytuację Polski w tej chwili. Powiedział pan minister w niedzielę, że powinien dla ratowania państwa polskiego powstać silny ośrodek władzy przy prezydencie, który opanuje wojsko i policję. Moje pytanie jest, jak pan zamierza to uczynić w ramach konstytucyjnych? Więc pierwsze pani pytanie. No ja nie sądzę, żeby tutaj w tym gronie Unia była taka zupełnie bezbronna. No choćby pani poseł obecność tutaj sądzę stanowi odpowiednią gwarancję. Nie ma ludzi, których pan minister określi jednoznacznie. To jest jedna sprawa. Po drugie, wie pani, no ten dialog publiczny toczy się także przez telewizję. Sądzę, że do telewizji ci panowie, których pani tutaj chce bronić, mają dostęp. To może nawet nie gorszy niż ja. I w związku z tym powtarzam, nie są bezbronni, nie ma sensu stawiać sprawy w ten sposób, jak to pani w tej chwili zrobiła. A sprawa jest rzeczywiście ważna, bo powtarzam, chodzi o przyszły kształt polskiej demokracji, więcej polskiego życia społecznego. Natomiast jeśli chodzi o kwestię drugą, tak, ja rzeczywiście uważam, że w Polsce powinna powstać sytuacja, która będzie jednoznaczna, to znaczy, że my mamy komunizm i wszystkie jego struktury jakby już za sobą. Dotyczy to także wojska i policji. W tym sensie mówiłem o pełnym opanowaniu tych dwóch bardzo ważnych dla każdego państwa struktur, przy czym w ramach obecnej konstytucji zwierzchnikiem sił zbrojnych i przewodniczącym Rady Obrony Państwa jest prezydent Rzeczypospolitej. Ja pani na to jakby nic nie jestem w stanie poradzić. Może sobie pani to przeczytać w konstytucji. Natomiast w moim mniemaniu w obydwu tych służbach jakby sytuacja nie jest jeszcze do końca wyjaśniona, co w znacznej mierze wpływa na sposób ich działania. I sądzę, że tutaj jakby ujednoznacznienie tej sytuacji, no na przykład w formie wprowadzenia cywilnego ministra obrony, jest rzeczą bardzo potrzebną. Przy tym ten minister musi oczywiście liczyć się z istniejącą strukturą kierowania tymi wszystkimi organami, a w tej strukturze rola prezydenta jest centralna. Wracając jeszcze na moment do pierwszego tematu. Czy nie jest tak, że lansowanie tak ostrego podziału sceny politycznej polskiej na dwa obozy po prostu jest w opinii Porozumienia Centrum sposobem na wygranie wyborów przez tą partię? Przecież pańska partia, jak wykazują ostatnie badania, cieszy się popularnością niską i ta popularność spada. W takiej sytuacji, w mojej opinii, Porozumienie Centrum dąży do przeprowadzenia wyborów podobnych, w formie podobnej do wyborów roku 89, jako plebiscytu. No, to jest. Proszę pana, ja tylko przypomnę panu o takich rzeczy, kiedy rozpoczęło znała się kampania prezydencka, ten wyścig do prezydentury, to Tadeusz Mazowiecki miał dwukrotną przeszło przewagę nad Lechą Wałęsą. Kiedy się ten wyścig kończył, dobiegał do mety, no, mówię o pierwszej rundzie, to było dokładnie odwrotnie. Ponad dwukrotna przewaga Lecha Wałęsy. Także niech pan nie wyciąga zbyt daleko idących wniosków z tych badań, już nie mówiąc o tym, że pod względem metodologicznym można im wiele zarzucić. A po drugie, proszę pana, obawiam się, jak zresztą wielu komentatorów naszego życia publicznego, tutaj znaczenie jakby możliwości Porozumienia Centrum pod pewnym względem przecenia. My nie jesteśmy w stanie dokonać podziału sceny publicznej. Ten podział dokonuje się jakby sam, gdyż po prostu siły polityczne stanęły przed wyborem z prezydentem i za racjonalną ordynacją wyborczą, czy przeciwko prezydentowi, za ordynacją wyborczą, która z jednej strony rozbija nasze życie polityczne, ale z drugiej strony grupom, które są historycznie rzecz biorąc jakby lepiej zorganizowane, no ten centralizm towarzyski, jak to Jacek Kuroń nazywa,
daje może większą szansę, bo taka bardziej zwarta grupa w parlamencie może przynajmniej w pierwszym momencie uzyskać przewagę, mimo że jest wyraźnie mniejszościowa. To jest przypadek OKP, przecież tam takich prawdziwych zwolenników, dajmy na to profesora Geremka, było bardzo niewielu, ale zdaje się 5 czy 6 osób się wstrzymało od głosu, kiedy go wybierano na początku na przewodniczącego tegoż OKP właśnie. No później to szybko uległo rozbiciu, ale tutaj jakby no pewne błędy polityczne ze strony tego prezydium na pewno miały na to wielki wpływ. Gdyby byli zręczniejsi, to by na pewno mogli to dużo dłużej w ten sposób utrzymać. I być może, że ktoś chce dokonać tego samego zabiegu z Sejmem. Wiedzą, że są w mniejszości, bardzo chcą rządzić, wobec tego droga prowadzi przez rozbicie, rozproszkowanie życia politycznego. Otóż to jest podejście niesłychanie partykularne i naprawdę bardzo szkodliwe. Może pan Korwin-Mikke. Poprzednia wypowiedź pana senatora, właśnie pana Porozumienie Centrum, co jest ważniejsze, była charakterystyczna. Jak zwykle Porozumienie Centrum usiłuje udawać, że jest partią prezydencką, co w ogóle nie jest prawdą. Pan prezydent to nic takiego nie mówi. Kolejna próba obalenia rządu, prawda, przyniosła fiasko. Pan prezydent nie pozwolił obalić rządu. A teraz pan senator powiedział, że chcemy, żeby na ciele wojska stanął cywil. Jest to dokładnie przeciwne wypowiedzi pana prezydenta, który powiedział, że trzeba, żeby się cywile z wojska wyłączyli. Prawda? Więc to jest typowy element, że Porozumienie Centrum powie własną politykę zupełnie nie prezydencką. Więc przepraszam, ale tutaj jednak nie jestem w stanie się z panem przewodniczącym zgodzić, o tyle przynajmniej, że nie prowadzimy polityki przeciwko prezydentowi, tylko tyle, że polityka bywa niekiedy bardziej skomplikowana niż tak, jakby na pierwszy rzut oka można było oceniać. Poza tym ja zupełnie nie przypominam sobie, że ja przed chwilą mówił, że my jesteśmy partią prezydencką. Nie jesteśmy w sensu stricto partią prezydencką, chociaż należymy do tych ugrupowań politycznych, które od początku, i tu byliśmy pierwsi, Wałęsę na prezydenta, później jako prezydenta popierały i później wyciągaliśmy z tego daleko idące wnioski. A natomiast jeżeli chodzi o pogląd na sprawę obsady Ministerstwa Obrony, to tak, ja to wielokrotnie mówiłem prezydentowi, że uważam, że tu powinna nastąpić zmiana. Nie jest to tylko mój pogląd, a gdyby pan zanalizował bliżej tą wypowiedź prezydenta na Święcie Morza, to też by pan dostrzegł tam elementy takie, które no, kwestionują to, co pan w tej chwili powiedział. Ja właśnie w tej sprawie chciałem pana o to zapytać. Otóż para dziennikarzy, doskonale poinformowanych dziennikarzy amerykańskich, Iwans i Nowak, opublikowała ostatnio artykuł, w którym ogłosiła, że Warszawa jest obiektem nacisku Moskwy w sprawie bardzo korzystnego traktatu, to znaczy wymowy bardzo korzystnej dla Moskwy, traktatu o współpracy i dobrym sąsiedztwie, analogicznego do tego, jaki został zawarty z Niemcami. Otóż chciałem pana zapytać, czy pan prezydent wysłał pana brata i pana Zalewskiego po to, żeby właśnie szukać poparcia wobec tych nacisków Moskwy? I pytanie jest następujące. Czy mógłby pan po prostu również przy odpowiedzi na to skomentować stan rozmów z Moskwą w sprawie wizyty pana prezydenta w Związku Radzieckim? Proszę pana, pan mnie tutaj pytał o sprawy politycznej kuchni. Ja po prostu muszę się tutaj od odpowiedzi w tym momencie uchylić. Mogę tylko powiedzieć jedno. Wizyta ministra stanu do spraw bezpieczeństwa, no jest nim akurat mój brat, i jego zastępcy w Waszyngtonie została uzgodniona w trakcie wizyty pana prezydenta w Waszyngtonie. Było to później z różnych względów, ale jakby będących po polskiej stronie, a nie amerykańskiej, odkładane i w tej chwili to będzie realizowane. Ten związek, o którym pan w tej chwili mówi, jest, jak sądzę, w ogromnym stopniu wymyślony. A poza tym tak ogólnie, no ja trochę znam różne publikacje prasowe na temat zamierzeń prezydenta, sytuacji w urzędzie, czyli w kancelarii prezydenta, w gabinecie prezydenta, bo to jest trochę odrębna instytucja, która mnie nie podlega. No i na ogół to są informacje, powiedzmy sobie, nie najlepsze. To znaczy tych dobrze poinformowanych tutaj chyba jest niewielu, albo może w ogóle ich nie ma. Wracając jeszcze do ordynacji, pan, panie ministrze, przed chwilą skrytykował ordynację wyborczą w obecnym jej kształcie, z tej racji mianowicie, że ona prowadzi do rozdrobnienia Sejmu, czyli opowiada się pan za silnym Sejmem. Równocześnie jednak pan i Porozumienie Centrum popieracie prezydenta, tymczasem prezydent wydaje się zmierzać, obstając przy innym usytuowaniu X-a, prawda, wydaje się zmierzać jednak do ordynacji proporcjonalnej wciąż. Jak pan sobie wyobraża silny Sejm, stabilny, który jest zdolny wyłonić trwałą większość rządową przy ordynacji proporcjonalnej? Proszę pana, to było tak. Prezydent zgłosił inicjatywę ordynacji mieszanej, jeszcze w lutym.
jej przyjęcie wymagało odrzucenia tej uchwały sejmowej, która jakby z góry nakazywała komisji przygotowującej ordynację, żeby ona była proporcjonalna. Sejm się na to nie zdecydował, podtrzymał kierunek ten proporcjonalny. Zły. Zgoda, ale co dalej mógł robić prezydent? Przepraszam, adwokat. Mógł próbować w ramach tej ordynacji jeszcze coś poprawić. To jest w tej chwili jakby walka na takiej ostatniej barykadzie. Ta ordynacja nawet po poprawkach prezydenckich będzie w dalszym ciągu złą ordynacją. I to sobie trzeba jasno powiedzieć. Natomiast nie będzie już tak fatalnie zła jak ta, którą w tej chwili uchwalono i którą prezydent, chcąc zachować po prostu legalizm, bo ta wartość, której w tej chwili bronił, to jest po prostu legalizm, ją podpisał, no bo nie miał. Ale pytanie, ja chciałbym uzupełnić pytanie, które przed chwilą padło. Jakie są możliwości zrobienia takiej ordynacji, która by wykluczyła wybór ludzi publicznie znienawidzonych? To jest kontynuacja tego pytania, które padło przed chwilą. Przecież może przy ordynacji, wszelkiej ordynacji proporcjonalnej i w ogóle w tych wszystkich projektach, które do tej pory były robione, łącznie z lutowym projektem prezydenckim, nie był wmontowany taki mechanizm, który by zabezpieczył przed wyborem ludzi, powiadam, publicznie znienawidzonych, to znaczy takich ludzi, którzy w dzień po wyborach, gdyby zapytać ich wyborców w ich okręgu, czy zgadzają się na takiego posła, wszyscy by powiedzieli nie chcemy takiego posła, to nie jest nasz poseł. Czy taki mechanizm będzie wbudowany w naszą ordynację? Ale proszę pana, no przecież jeżeli ktoś nienawidzi kogoś, kto jest na liście danej partii, to na tą partię nie głosuje. No, nie, to wcale nie jest. Ja nie sądzę, żeby w tej chwili była w Polsce choćby jedna osoba, mówię z osób publicznych, które są znienawidzone przez wszystkich. No niestety tak jest, że prawie wszyscy mają swoich wrogów i mają swoich zwolenników, łącznie z takimi postaciami jak dajmy na to pan Jerzy Urban, który jest przez bardzo wielu, tym mnie, bardzo nielubiany, ale też ma swoich zwolenników i trudno temu przeczyć. Panie ministrze, dwie sprawy w tej chwili Porozumienie Centrum uważa za ważne. Ordynacja, o której pan mówił, i problem korupcji. Ja się ciągle spotykam z takim pytaniem. Przecież jest tak, że prokuratury, sądy, policja spraw albo nie prowadzą, albo umarzają. Nie ma sprawy, to znaczy, że w ogóle nie było przestępstwa. Obóz Porozumienia Centrum mówi, śledztwa nie są prowadzone, spraw w sądach nie ma, dlatego, że ten cały układ administracji organów ścigania nie jest zainteresowany takim ściganiem. Jak Porozumienie Centrum chce przekonać ludzi, że problem korupcji jest ważny, że można to zmienić? Więc proszę pana, po pierwsze taka mała uwaga, no nie ma obozu Porozumienia Centrum. Jeżeli już mówimy o jakimś obozie i chcemy go koniecznie nazwać, to już jednak bardziej bym używał tutaj określenia obóz prezydencki. Natomiast jeżeli chodzi o tą sprawę, rzeczywiście tak jest, jak pan mówił, że istnieją te wszystkie organy, a jednocześnie nie są wdrażane tutaj odpowiednie postępowania prawne, bo coś w tym całym mechanizmie społecznym tutaj szwankuje. Ja nie jestem tutaj w stanie zrobić dłuższego wykładu na ten temat, co szwankuje, no niemniej z całą pewnością sytuacja w Polsce jest tutaj jakby niejednoznaczna. To znaczy nie ma tej pewnej trudnej do określenia jakby aury psychospołecznej, która powoduje, że pewne działania są traktowane jako oczywiste, jako naturalne. No i poza tym niewłaściwie skonstruowane są tutaj różne mechanizmy prawne, bo konstruowano je według tego, co nazwałem niedawno takim dogmatyzmem swego rodzaju. To przypisano mi nazwę dogmatyzm demokratyczny, ale nie o to tutaj chodziło, bo to najczęściej jest przede wszystkim dogmatyzm liberalny, żeby tutaj się panu przewodniczącemu ukłonić. Otóż no na przykład założenie, że prokurator kierujący jedną z placówek prokuratury jest niezależny i nie można mu z góry narzucić na przykład tego, żeby zastosował nakaz aresztowania, no w polskich warunkach się po prostu nie sprawdziło i bywają przypadki nawet opisywane w prasie, że oczywistych złapanych na gorącym uczynku i groźnych dla otoczenia przestępców się nie aresztuje w imię tego, że pan prokurator uważa, że z jakichś tam powodów bliżej nieznanych, że on tego robić nie powinien, bo od razu reagowuje swoje dawne wyczyny, jakby te, które były w drugą stronę, albo też może tutaj czasem działa korupcja, oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, ale teoretycznie przynajmniej można to dopuścić i tak dalej, i tak dalej. I to trzeba po prostu zmienić. No, ten mechanizm musi być nastawiony na załatwianie konkretnych społecznych interesów. Natomiast mamy troszeczkę takie zjawisko, jakie występowało także po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. To znaczy, że różne korporacje zawodowe na przykład uzyskały mnóstwo różnych praw, które no,
właściwie są niby słuszne, tylko że jak to zaczyna działać, to to się jakby nie składa w jakąś całość i ten mechanizm społeczny tutaj szwankuje. Ja mam, panie ministrze, przepraszam, bardzo proszę. Panie ministrze, postuluje pan od dawna budowę państwa praworządnego i silnego i postuluje pan również silny ośrodek prezydencki. Ja się z tym zgadzam osobiście ze względu na sytuację kraju, państwa, ale mam pytanie, czy ma pan program polityczny budowy takiego państwa i czy ma pan pomysł na to, jak zapobiec upartyjnieniu państwa? Proszę pana, tutaj są jakby dwie sprawy. Sprawa programu politycznego to jest sprawa połączenia tego, o czym pan mówił, no bo tutaj się zgadzamy, z innymi problemami społecznymi, no które muszą być jakby rozwiązywane, bo tylko wtedy społeczeństwo będzie w stanie coś takiego poprzeć, znaczy nie będzie w stanie, to będzie chciało coś takiego poprzeć. Ta problematyka czysto polityczna jest tym przez znaczną część społeczeństwa traktowana jako abstrakcyjna, jakby nie odnosząca się do, bezpośrednio do interesów poszczególnego człowieka. I chociaż to jest nieprawda, to jest nieporozumienie, ale ludzie tak myślą. Natomiast czy my taki program mamy? No mamy. Sądzę, że będziemy w trakcie kampanii wyborczej w stanie go przedstawić. Natomiast jeżeli chodzi o upartyjnienie państwa, to tutaj znów trzeba rozdzielić dwie sprawy. Trzeba oddzielić tą niechęć, jak swego rodzaju repulsję wobec partii politycznych, która jest właściwa dla obecnego stanu świadomości społecznej. I to jest rzecz normalna. No, podobnie na przykład było przy wszystkich różnicach, oczywiście w Niemczech po wojnie. Od faktu, że partie są jakby potrzebne i że szereg poglądów na temat tego, jak te partie powinny działać i jak się odnosić do organów państwowych, a w szczególności na przykład do prezydenta, to są zupełne nieporozumienia. Bo na przykład już wiele razy mówiłem, powtórzę to tutaj, bo to jest może najszersza publiczność, że przecież jak we Francji wygrywa socjalista, na przykład prezydent Mitterrand, to w jego urzędzie i w jego rządzie są socjaliści, a nie goliści na przykład, czy giscardiści. Jak wygrywa republikanin w Stanach Zjednoczonych, to jest podobnie. Natomiast oczywiście przy tym prezydent pełni wiele funkcji ponadpartyjnych, ogólnonarodowych, tylko że to się realizuje jakby poprzez ten mechanizm demokratyczny, który właśnie jest oparty o partie polityczne. No, u nas to jest często niezrozumiane, albo też wykorzystuje się to niezrozumienie no w sposób, jak sądzę, taki całkowicie świadomy, to znaczy postuluje się na przykład, żeby prezydent swoich przeciwników zatrudniał w kancelarii. No, tego nigdzie na świecie nie ma i sądzę, że nie będzie także i w Polsce. Oczywiście mogą się różne modele polityczne kształtować, ale no, na razie prezydent po prostu postępuje w tych sprawach zgodnie z regułami przyjętymi w świecie i jakby jest to zupełnie normalne, a ta walka przeciwko kancelarii prezydenta, która tu kiedyś mówiłem w Senacie, jeszcze raz to tutaj powtórzę, nie jest żadnym oddzielnym bytem politycznym, bo kancelaria prezydenta po prostu służy dla obsługi prezydenta, jest no, jedną z metod atakowania i prezydenta, tylko nie bezpośrednio, i porozumienia centrum, i całego tego obozu politycznego, który się chce po prostu odepchnąć od władzy. No i o to tutaj wyłącznie. Czy w nadchodzących wyborach prezydenckich parlamentarnych będzie ubiegał się pan o miejsce w Sejmie czy w Senacie? Nie podjąłem jeszcze tutaj ostatecznej decyzji, bo ja w ogóle lubię Senat, ale wobec tej sytuacji prawnej, wobec jakby niepewności co do przyszłości Senatu, bo przy nie wiadomo, co na ten temat postanowi przyszła konstytucja, no chyba jednak będę ubiegał się o miejsce w Sejmie. Panie ministrze, był pan dwa lata temu, przepraszam bardzo, teraz się. Był pan dwa lata temu współautorem koalicji Solidarność ZSL-SD. Dość przypomnieć słynne zdjęcie Lecha Wałęsy, który niczym sędzia bokserski trzyma podniesione ręce Jóźwiaka i Malinowskiego w górze. Pytanie, jaki jest pana komentarz do ewidentnej rewizji komunistycznej w PSL i SD? Dość przypomnieć ostatnio wywiezienie na taczkach prezesa Bartoszczy, czy podobny zwrot, taka rewizja nomenklaturowa w SD? No ja muszę się przyznać, że nie wiedziałem, że pana Bartoszcze wywieziono na taczka. To przenosi. Ale zdaje się, że to tylko było po prostu fizyczne wyprowadzenie z gabinetu przemocą. No cóż, sądzę, że to jest zjawisko tak jakby niezaskakujące. No, ciągnie wilka do lasu. Skomentować sądzę można to tylko tak, z tym, że o ile te procesy w SD
są mniej istotne dla przyszłości, o tyle te w tym ZSL-u, PSL-u, no, mają pewną wagę, bo jeszcze są tacy, którzy ciągle myślą, że działając jakby z zewnątrz, mając inne życiorysy, reprezentując inną tradycję ruchu ludowego, tą autentyczną, zdołają ten aparat ZSL-owski opanować, podporządkować sobie. Otóż to jest, jak sądzę, złudzenie. No każdy, kto się choćby trochę zna na polityce, wie, że wygranie z takim aparatem płatnym, działającym na co dzień, jest po prostu niemożliwe, chyba że się ma inny aparat. Natomiast, no cóż, w SD, ja sądzę, że tam też są ludzie, którzy by chcieli tej nowej Polsce służyć i może jakoś drogę do tej służby znajdą, no ale obecnie jest tak, jak pan to powiedział. Panie ministrze, wrócę jeszcze na chwileczkę do projektu ustawy antykorupcyjnej. Hasło walki z korupcją, napisał Michnik w Gazecie Wyborczej, jako program polityczny było zawsze zasłoną dymną dla poczynań ograniczających zakres ludzkich wolności. I dalej pisze redaktor Michnik, z korupcją trzeba walczyć, bo jest ona faktem w naszym życiu codziennym, ale nie jest to zadanie dla prezydenta i szefa kancelarii prezydenckiej. Czy może pan to skomentować? No pana, ja to skomentowałbym tak szerzej. Otóż Adam Michnik, jak już zresztą mówiłem na początku, broni zaciekle tego układu społecznego, który się w Polsce po okrągłym stole ostatecznie ukształtował, a który wyrasta z tego rozpadającego się komunizmu. I to jest kolejny akt tej obrony, nic więcej. Cała reszta to jest po prostu demagogia i ten kompleks ludzi tej formacji, z której Adam Michnik się wywodzi, mimo jego wielkich zasług i osobistych, z tego heroizmu lat w więzieniu, ja nigdy tego nie przeczę i zawsze to doceniam. Niemniej ta formacja ma ten kompleks tego poprzedniego okresu, no bo wiadomo. Krótko mówiąc, ja bym tak nie był szybki z porównywaniem tego wszystkiego, co się obecnie dzieje w Polsce do kampanii okresu komunistycznego, bo to jest po prostu nadużycie intelektualne, wmawianie ludziom po prostu bzdur i służenie drugiej stronie, bo to druga strona właśnie próbuje ludziom wmówić, że jedna nomenklatura zastąpiła drugą, że w gruncie rzeczy wszystko jest tak samo, tylko gorzej i tak dalej, i tak dalej. Wpisywanie się w ten chór Adama Michnika, no to jest rzecz bardzo, bardzo smutne. Może Gazeta Wyborcza, jeszcze przepraszam, panie redaktorze, może wpuśćmy Gazetę Wyborczą, bo ona lepiej wie, co Adam Michnik ma na myśli. I niech, proszę bardzo. O czym innym. Pan minister mówił na niedzielnej konferencji o konieczności skupienia, stworzenia silnego ośrodka władzy wokół prezydenta. Mówił też pan minister o dogmatyzmie demokratycznym. Upieram się, że tak to było sformułowane. Czy odwołując się do zmęczenia demokracją, liczy pan na sukces wyborczy pana partii? Romana, no to jest, tak powie pan, supozycja, insynuacja. Ja się nie odwołuję do zmęczenia demokracją, ja się odwołuję po prostu do zdrowego rozsądku i do, jeszcze raz powtarzam, interesu tych milionów ludzi, którzy byli daleko od komunizmu, nie należeli do partii, nie pochodzili z pewnych środowisk, w związku z tym nie mieli żadnych profitów, bo ten system dawny dawał pewne profity i którzy jednocześnie w tej nowej sytuacji też sobie miejsca nie znaleźli. Do nich się rzeczywiście odwołuje, ale ja sądzę, że oni są za demokracją, a już PC na pewno jest, była i będzie za demokracją. Tak samo i Wałęsa jest za demokracją, bo gdyby był przeciw niej, to by na przykład z tej ordynacji się bardzo cieszył, śmiejąc się z głupot swoich politycznych przeciwników. Panie ministrze, schodząc do konkretów, jeżeli by w Sejmie jakiś postkomunista przefarbowany na socjaldemokratę chciał przeforsować ustawę karzącą gwałcicieli małych dziewczynek, czy pan byłby przeciw, ponieważ jest to komunistyczna inicjatywa? Takie prawo już jest. Pana, ale ja mogę to jakby odwrócić, to znaczy powiedzieć, że na przykład jeżeli się w komunizmie walczyło ostro, niekiedy, nadmiernie ostro, to ja tego nie kwestionuję, ale generalnie, jeżeli się ostro walczyło z nadużyciami gospodarczymi, to w związku z tym na pewno nie należy robić tego obecnie. Oczywiście, że obecnie to też należy robić. Także ja jakby nie rozumiem tutaj w ogóle pańskiego... Pytanie moje jest związane z tym, że mówił pan, że UD głosowała razem z lewą stroną sali. Może zastanówmy się,
nad czym głosowała, a nie tylko, że mechanicznie. Pan też jest za komunistycznym wnioskiem, jak widać, żeby nie gwałcić dziewczynek. I teraz dalej. Ale to jest, pan pozwoli, to jest że... już, wie pan, chwyt retoryczny i to nie, taki no, dla najbardziej konkretne... naiwnej części telewidzów. No ale niech pan kontynuuje. Ponieważ jestem szalenie naiwny i do tej pory nie potrafię zrozumieć ogólnikowych twierdzeń, że jedna ordynacja jest wspaniale demokratyczna, a druga da nam po prostu Sejm rozbity na poszczególne elementy, na poszczególnych posłów. Ja rozumiem, że jeżeli ja głosuję na posła, to on przede mną odpowiada. A jak na partię, to poseł odpowiada przed szefem partii. Ale panie ministrze, tak, pytanie generalne, ponieważ o to się toczy najważniejszy spór. Gruba kreska została powiedziana jako podsumowanie pewnego etapu, który minął. Nie było to rozgrzeszenie winnych, tylko było to rozpoczęcie nowego etapu. W pana otoczeniu są ludzie, którzy gdyby ich przeszłość sprawdzić, to byli oni również zamieszani. A w instytucje typu PAKS, powołaną przez NKWD-stę Sierowa, w partie satelickie, ludzi, którzy współpracowali wiele lat z Rakowskim w komunistycznej gazecie, pan pozwolił im zmienić poglądy, ponieważ pana poparli. Czemu tylko ci, którzy pana popierają, nie podlegają rewizji ich życiorysu? Natomiast ci, którzy popierają Unię Demokratyczną, wyciąga im się całą przeszłość, bądź też posądza o najgorsze intencje. Proszę pana, ja sądzę, że tutaj przez pana przemawiałem jednak pewne takie środowiskowe kompleksy, bo jeśli my mówimy o grubej kresce jako czymś, co stosowano zamiast sprawiedliwości, tak pisał prezydent Wałęsa do tej konferencji, która się wielu, jak widzę, nie podoba, to potępiamy to na tej zasadzie, iż przyjęto układ społeczny, w którym ci, którzy byli profitentami komunizmu, mieli właściwie w każdej dziedzinie nieporównanie większe szanse niż inni. I to na przykład dotyczy sfery politycznej. No dlaczego na przykład komuniści, którzy tam się przemalowali na socjaldemokratów, mieli rozpoczynać swoją działalność polityczną, dysponując potężnym majątkiem, a wszyscy inni nie mając nic? A Adam Michnik zaciekle bronił ich przed konfiskatą tego majątku, którego zresztą w istocie tej konfiskaty nie dokonano do dziś. I on to nie z miłości dla PZPR robił w Sejmie, a jeżeli chodzi o OKP, to wygłaszał tam w ogóle jakieś no, niezwykle emocjonalne i gwałtowne przemówienia, oskarżając tych, którzy żądali konfiskaty o najgorsze rzeczy. O to, proszę pana, chodzi, a nie o życiorysy poszczególnych ludzi. Te życiorysy oczywiście w tym pokoleniu, no, powyżej 40 dzisiaj w Polsce są rzeczywiście często skomplikowane i nie chodzi o ich bardzo dokładną analizę, chyba że ktoś dopuścił się tutaj jakichś wyraźnych przestępstw, zbrodni, tym bardziej zbrodni. Ale chodzi o zachowanie układu społecznego, w którym pominięto jakby ten moment wyrównania szans, pominięto moment rozbicia tych dawnych struktur i efekty tego zarówno w życiu gospodarczym, jak i w życiu politycznym dzisiaj mamy. Mówiliśmy to od początku i powtarzamy to w dalszym ciągu. Panie ministrze, ma pan słusznie opinię polityka pragmatycznego, zawodowego, bodaj jedynego zawodowego polityka w Polsce w tej chwili. To ma swoje oczywiście konsekwencje. Zatem, jak dalece poważnie, nie widzę pana to źle, jak dalece poważnie należy traktować pana oświadczenie, że nie ma pan zamiaru startować do fotelu premiera. Zawodowy więc, polityk. Więc proszę panią, ja tutaj oczywiście z radością słucham tych słów na mój temat, komplementów, ale ja mogę pani powiedzieć tak, albo w Polsce w ogóle nie ma zawodowych polityków, albo ich jednak jest znacznie więcej niż ten jeden. Bo jeśli powiedzieć, że zawodowcy to są ci, którzy mają długie, takie rzetelne doświadczenie polityczne, to w obozie demokratycznym takich ludzi w istocie nie ma. Ja kiedyś zawsze mówiłem, że jest jeden, Tadeusz Mazowiecki. Forsowałem go bardzo zaciekle na premiera w lecie 89 roku, a wielu jego dzisiejszych adherentów było wtedy temu bardzo gwałtownie przeciwny. Ale to tak na marginesie. Natomiast no późniejsze wydarzenia niestety tej mojej opinii jakby nie potwierdziły. Natomiast jeżeli powiedzieć, że zawodowym politykiem jest ktoś, kto rzeczywiście z tego żyje, no i jakieś tam niewielkie choćby, bo co to jest 2 lata
czy 2 czy 3 lata doświadczenie nabył, no to oczywiście jest takich więcej, tylko że oni mogą być gorsi czy lepsi, jeżeli pani mnie uważa za lepszego. A no, ja cytowałam, ale skończę. A jeżeli chodzi o premiera, tak proszę panią, ja to traktuję najzupełniej poważnie. Po prostu uważam, że jeżeli powstałaby ta koalicja, nie ukrywam, że dążę do tego, żeby powstała, oczywiście wraz z innymi, to nie będzie koalicja Porozumienia Centrum, tylko coś znacznie szerszego, to ona powinna mieć postać taką jakby sztandarową. I ja uważam, że są tam osoby, które się do tego nadają lepiej niż ja. Panie przewodniczący, każdy polityk buduje swój imaż polityczny. Pan go buduje na agresji i jakiś taki dosłowności i kategoryczności. Proszę, nawet w czasie tego programu obraził pan jak gdyby parę osób tutaj. Proszę mi powiedzieć, na ile pan się zastanawia, na ile pan powinien zmienić ten imaż polityczny, jeżeli pan chce być politykiem w skali ogólnopolskiej. Przecież pan tutaj powiedział o Urbanie, którego pan nie lubi. Dwójka braci Kaczyńskich, jeżeli podzielić sumę niechęci do nich, byłoby wystarczające dla pana jednego. Czy myśli pan o zmianie tego imażu swojego, politycznego? Proszę pana, ja bym chciał, żeby pan tutaj ewidencję obrażonych przedstawił. To jest jakby nasz, bo ja nie czuję, żebym tutaj kogokolwiek... No nie za ładnie pan powiedział o Michniku, chociażby dzisiaj. Znaczy to niech pan mi to... No z obu stron, powiedzmy, zarzuty badają. Proszę pana, no i niech pan spojrzy, co w Gazecie Wyborczym się pisze na nasz temat. Pan jakby nie zauważa w ogóle jednej strony. Niech pan zważy na jedną rzecz. My od początku, od powstania, czy raczej od chwili, kiedy Porozumienie Centrum stało się znane, to znaczy od maja zeszłego roku, bo istniało wcześniej, jesteśmy nieustannie, bardzo gwałtownie atakowani, odsądzani od czci wiary, oskarżeni o to, akcja, że chcemy wprowadzić... Przepraszam bardzo, nie, proszę pana, to tak, tylko odwrotnie. Tylko dokładnie odwrotnie. I przy czym, kiedy ja nawet mówię coś tam o Michniku, nie najlepszego w sensie politycznym, to dodaję mnóstwo rewerencji. Tych rewerencji wobec mnie tutaj nikt nie stosuje, także... Nie, to, rzeczywiście, rzeczywiście. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Ja może bym zapytał. Czy myśli pan o tym zmianie tego imagu? Proszę państwa, to jest bardzo miły, gorący moment, tak? Pana, ja jestem po prostu taki, jaki jestem. Oczywiście na pewno mógłbym być lepszy i się staram i w tym sensie może się niech będę starał i zmianę jakieś, o zmianę tego, o czym pan mówi. Natomiast ja nie sądzę, żebym był człowiekiem agresywnym. Mam przeciw sobie natomiast ogromną większość środków masowego przekazu i one rzeczywiście to w ten sposób kreują. Proszę pana, kilka razy padło zadać pytanie. Pan jest, zdaje się, przepraszam, seniorem tutaj, więc też ma pan... Ja chcę poprawić pański imaż. Chodzi o odpowiedź na pytanie. Reprezentuje pan władzę wykonawczą, władzę ustawodawczą. Teraz chodzi o to, żeby centrum, które będzie sprawowało władzę nad policją i wojskiem i jak sądzę sądowniczą również władzą, żeby skupił pan w jednym ręku tę trójwładzę. I w związku z tym pytanie. Ponieważ niektórzy moi przyjaciele, tak samo jak ja, potwornie zakompleksieni wobec wszelkich przejawów powiedzmy autorytarnych władzy, obawiają się, czy pan nie chce czasami naśladować albo sanacji, to znaczy powstanie Berezy, albo Feliksa Edmundowicza, który został powołany na szefa czerezwyczajki, też do walki z korupcją. Przypominam, proszę pana, to są ja te się metody. Odpowiedzi na takie pytanie po prostu czuję zwolniony, bo to nie jest kabaret. Tak? Panie ministrze, pan publicznie wypowiada się za ustrojem prezydencko-parlamentarnym, za ustrojem typu Piątej Republiki Francuskiej. Równocześnie trzeba zauważyć, że w tym ustroju pozycja parlamentu jest dość silna, to znaczy on jest zdolny wyłonić większość i z tego tytułu chociażby jest... Może nie równorzędnym, ale jest partnerem dla innych organów władzy. W Polsce na to się nie zanosi. Co gorsza, pan forsując wciąż ordynację proporcjonalną, przyczynia się jakby do tego, że ten Sejm będzie w dalszym ciągu i niestabilny i w związku z tym niżej notowany od innych organów. Jak pan rozumie, jak pan pogodzi tą sprzeczność? System prezydencko-parlamentarny z silnym Sejmem i zarazem Sejm bezsilny, na jaki się zanosi? No na miły Bóg. Dlaczego pan twierdzi, że ja forsuję ordynację proporcjonalną? Ponieważ pan popiera projekt pana prezydenta, który upiera się przy X, a przesunięcie X istoty rzeczy nie zmienia. Proszę pana, Porozumienie Centrum wysunęło już w momencie swojego publicznego zaistnienia projekt ordynacji mieszanej. Następnie ale pan do niego nie wraca przecież. Prezydent wysunął taki projekt, natomiast dzisiaj jest sytuacja taka.
prezydent mógłby wysunąć, i nawet było to rozważane, projekt właściwej ordynacji, czyli mieszanej, tylko że wtedy rozbiłby tok kalendarza wyborczego. W ramach tego kalendarza wyborczego, w ramach tej sytuacji, która w związku z podpisaniem, a nie miał tutaj prezydent innego wyjścia, obecnej ustawy, już powstała, można byłoby się tylko jakby wpisać w to, co jest, doprowadzić do pewnego rodzaju poprawek. Bo inaczej zarzut, że prezydent po prostu chce nie dopuścić do wyborów, no, znajdowałby pewnego rodzaju faktyczne podstawy, nawet gdyby prezydent takich intencji nie miał, bo ich rzeczywiście nie ma. W związku z tym prezydent po prostu w ramach istniejących możliwości, sytuacja w polityce bardzo często spotykana, próbuje ratować, no, już jakby ostatnie elementy racjonalności. Natomiast nie jest przy obecnym składzie parlamentu w stanie przeforsować ordynacji właściwej, mógłby ją tylko oktrojować, no co byłoby jednak, no, łamaniem przepisów. Nie wiem, czy pan interesuje się czymkolwiek poza polityką. Tak ma lat, ten jest taki obraz Hansa Memlinga, Sąd Ostateczny, gdzie ludzie po prawej stronie obrazu idą do nieba, ci po lewej do piekła, centrum tam nie ma. W okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej ugrupowania centrowe nazwano bagnem. Chciałbym zapytać się, czemu pańskie ugrupowanie siedzi tak krakiem na barykadzie, mówiąc wprost, między lewicą a centroprawicą? Czemu nie chcecie się opowiedzieć? Czemu unikacie silnej koalicji centroprawicowej? Proszę pana, no pan tutaj też zastosował taką retorykę malarsko-historyczną, ale z niej naprawdę nic nie wynika. Ładnie brzmi rzeczywiście, natomiast my po prostu, wyobraża pan sobie, że my po prostu mamy takie poglądy, które ani nie mieszczą się w tym układzie lewicowym, ani nie mieszczą się w układzie skrajnoprawicowym, bo my jesteśmy centroprawicą, a nie centrolewicą. Przynajmniej raczej centroprawicą. I powiem panu, że w Polsce z badań wynika, że takie poglądy ma bardzo, bardzo wielu ludzi, stąd jakby potrzeba powstania takiego ugrupowania, potrzeba skupienia się ludzi, którzy właśnie takie poglądy mają. A wie pan, ja sądzę, że gdybyśmy przejrzeli różne galerie sztuki i muzea, to znaleźlibyśmy też obrazy, gdzie w centrum coś jest. Panie ministrze, mówiliśmy przed chwileczką, przepraszam, o wspólnym obrażaniu się. Otóż ja rozumiem, że emocja, temperatura wzrastają z chwilą zbliżania się do wyboru. Jednak miałbym do pana takie pytanie. Czy nie uważa pan, że lekko przesadne jest jednak nazywanie prezydenta Pinochetem? Pinochet kojarzy mi się ze stanem wojennym, polskim stanem wojennym również. I właśnie owe strony, i ta dzisiaj lewa, i ta prawa, wiedziały, z kim się kojarzy dzisiaj Pinochet. Powołuje się tu na Gazetę Wyborczą. Czy nie uważa pan, że kancelaria prezydenta winna tutaj protestować? Proszę pana, no to jest ten nastrój, który tutaj już pan redaktor Wieczorkowski jakby ukazał, przypisując nam intencję tworzenia Berety Kartuskiej, czy ewentualnie już budowania systemu wręcz ludobójczego, bo przecież komunizm był systemem ludobójczym, a Bereza to jeszcze bardzo daleko jednak od tego. Jest pytanie, jakie w obecnej sytuacji są, jeżeli już konkretnie odpowiadać na to, o co mnie pan pyta, możliwości prawne reagowania. Otóż one są niewielkie. Myśmy skonstruowali taki system, w którym pod tym względem wolno wszystko, wolno ludzi obrażać i w gruncie rzeczy, to znaczy tu ludzi prywatnych także i polityków innych, i nie ma żadnej możliwości reakcji. To jest oczywiście sytuacja, którą trzeba zmienić. Nigdzie na świecie tak nie jest. Zwykle po prostu są tutaj bardzo wysokie sankcje finansowe, do których można się odwołać w drodze cywilnej najczęściej. No i będzie trzeba chyba w tym kierunku pójść. To ja w tej chwili już nie porównuję się oczywiście z prezydentem, ale no cóż, patrzę na przykład mnie na ten reportaż z jakimś tam człowiekiem, bardziej chyba zresztą do Borusewicza podobnym niż do mnie akurat, ale który jest, no, takim typowym urbanowskim, obrzydliwym świństwem, ale co może zrobić? A nie ma pan zamiaru procesu wytoczyć? Właśnie miałam wygrałbym ten proces z całą pewnością, tylko co by z tego wynikło? Jeszcze większy nakład dla pana Urbana. Bo gdyby były u nas inne rozwiązania prawne, to bym mógł na przykład zażądać olbrzymiego odszkodowania, z góry oczywiście przeznaczając na cel społeczny. I pana Urbana, no,
choćby od tej strony troszkę uszkodzić. No ale w Polsce sąd miarkuje wysokość odszkodowania i to byłoby odszkodowanie z punktu widzenia dochodów pisma niewielkiego, z niewielką redakcją, z niewielką ilością papieru mającego 500 000 nakładów bodajże kosztującego tam kilka tysięcy złotych. To będzie po prostu nic. Natomiast powtarzam, nakład mi się w ten sposób... Chyba lepiej być ponad to. Panie ministrze, co ale ta pani może, jeśli wolno się trochę. Jeżeli zaczniemy się nawzajem wymruczać, to może rzeczywiście lepiej byłoby, gdybym ja wyszedł. Chciałem zadać tylko jedno pytanie. Ty, którzy podzielają moje poglądy, może pan tylko obrażać, bądź też oskarżać o złe intencje, czy może pan też nawiązać z nami dialog? No, myśmy proponowali ten dialog wielokrotnie. Był odrzucany i to często właśnie jakby w takiej aurze nie najlepszej, obrażającej tą drugą stronę, ale proszę bardzo, chociaż ja nie ukrywam, że wolałbym może rozmawiać tutaj z bardziej, no powiedzmy sobie, jednoznacznymi przedstawicielami tej grupy. No ale proszę bardzo. Panie ministrze, mam jedno pytanie. Dwa lata temu, panie ministrze, przy Wałęsie stała Solidarność ZSL SD. W tej chwili jest tak, że ZSL i SD popłynęło na drugą stronę obozu, a Solidarność się podzieliła i przeciwko prezydentowi Wałęsie w tej chwili występuje w Sejmie nawet Unia Demokratyczna. Dlaczego Solidarność tak się osłabiła? No, to mi pan tutaj zadał pytanie niezmiernie wręcz trudne i to jest właściwie pytanie do Solidarności, a nie do mnie. Sądzę, że tutaj po prostu zdecydowała pewna nieprzyjemna cecha jednej ze stron owego solidarnościowego obozu. To znaczy wyznawana przez tą stronę zasada tylko my. Bo wszelkie próby rozwiązania tego w zeszłym roku na zasadzie nasz prezydent, wasz premier, no były odrzucane, chociaż wielokrotnie ja sam tego rodzaju pozycję przedstawiałem i wiem, że dzisiejszy prezydent, ówczesny przewodniczący by to przyjął. No ale nie chciano tego zdecydowanie. Raz tylko Gazeta Wyborcza piórem pana Jankowiaka jakby sformułowała choćby tylko tyle, że rozumie tę propozycję, ale nikt później do tego nie nawiązywał. Wobec tego jakby szans nie było. No a tej zasady tylko my, no nikt poza tą grupą jakby przyjąć nie chciał i to było zupełnie naturalne. Solidarność była ruchem antykomunistycznym, ale przecież wewnętrznie bardzo zróżnicowanym i narzucenie tutaj jednego kierunku, jednego spojrzenia na świat, w jakiejś mierze także, chociaż tutaj można już dyskutować, jednej tylko tradycji, no było po prostu niemożliwe. To był zamysł, który wynikał, no znów pewnie mnie tutaj oskarżycie, że kogoś obrażam, ale z pychy po prostu. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział pan o bipolarnym podziale sceny politycznej, znaczy głównie chodziło o elektorat. Do obozu rebeliancko-komunistycznego zaliczył pan Komitet Obywatelski i solidarnościową część Ruchu Ludowego. Czy w związku z tym, że Porozumienie Centrum z tymi siłami ma zamiar występować w koalicji wyborczej, czy to oznacza, że Porozumienie Centrum zmienia elektorat, czy to oznacza, że zmieniły się wyniki badań socjologicznych? Proszę pana, to nie ja określiłem tak ten podział, tylko socjologowie. I rzeczywiście dotyczyło to elektoratu, to takie dosyć głębokie badania, korelacji tam, jak już nie chcę nawet wymieniać tych nazw socjologicznych, żeby się tutaj nie skompromitować, bo się na tym nie znam. Znam tylko wyniki. Natomiast my rzeczywiście chcielibyśmy, żeby te ugrupowania, które wyrastają z obozu Solidarności, no dokonały pewnej zmiany swojej postawy, znaczy ujednoznacznienia postawy swoich elit, co może wpłynąć także w pewnej mierze na elektorat, no bo po prostu zależy nam na tym, żeby ten obóz reformatorski, pokłócony, podzielony, no ale jednak generalnie rzecz biorąc, przynajmniej w tym jednym mający wspólny pogląd
no tak przynajmniej do niedawna się wydawało, że te reformy powinny być dokonane, te wybory wygrał, bo to jest po prostu w interesie Polski. Przegrana tego obozu będzie przegraną Polski, to strasznych historycznych efektów. Rzecz jasna, trudno odmówić Porozumieniu Centrum bardzo chwytliwych i popularnych haseł, ale ostatnio wśród tych haseł pojawiło się hasło właśnie tworzenia wspólnej platformy prezydenckiej w obliczu wspólnego wroga i pod sztandarami wspólnej idei. Ale zapytuję pana, czy nie zauważył pan, że hasła Porozumienia Centrum bardzo poważnie antagonizują polskie społeczeństwo? Proszę pana, pan nawiązuje do tej starej, właśnie z poprzedniego systemu wyrosłej tezy, że mianowicie społeczeństwo tak samo przejście, to w gruncie rzeczy nie jest zdolne do żadnych działań. Jeżeli coś podejmuje, dochodzi do jakichś sporów, to są jakieś tam działania ze strony elit, tak generalnie rzecz biorąc. To też jest pogląd bardzo często głoszony przez Unię Demokratyczną. Otóż to tak, proszę pana, nie jest. Nasze społeczeństwo ma różne interesy, jest podzielone. My część tych interesów i część tych poglądów, sądzę, że w większości, usiłujemy artykułować. To jest normalne zadanie partii politycznej. Natomiast jeżeli pan się wpisuje tą tezę, że należało zachować rząd mazowieckiego i jedność Komitetu Obywatelskiego i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jeżeli pan się wpisuje, ja nie mówię insynuuję, tylko wpisuje, źle mnie pan usłyszał. Wpisuje w tą teorię i że gdyby to tak szło dalej, to byśmy dzisiaj mieli znakomite wyniki i nie byłoby tutaj większych konfliktów społecznych, to ja panu mogę tylko odpowiedzieć na to, że to jest pogląd w najwyższym stopniu naiwny. Że gdyby tak było, to jestem zupełnie przekonany, że po prostu taka rebelia tutaj zniosłaby ten cały układ, że krótko mówiąc, używając takiego militarnego porównania, jeśli chcemy wygrać tą wielką bitwę o polskie reformy, o przebudowę Polski, to możemy ją wygrać w ramach wojny manewrowej. W ramach wojny pozycyjnej jesteśmy skazani na całkowitą klęskę. Czy nie uważa pan, że to niezbyt duże jak na razie poparcie dla Porozumienia Centrum wynika z tego, że poglądy polskiego społeczeństwa są bardziej, dużo bardziej na prawo niż Porozumienie Centrum od centrum? Tak krótko. Proszę pana, ja sądzę, że to rzeczywiście w tej chwili nie najwyższe poparcie, jeżeli wierzyć tym badaniom, a powtarzam, są różne badania. Wynika przede wszystkim z układu stosunku, z układu sił w środkach masowego przekazu, z tym, że nam się niezmiernie trudno z naszymi poglądami, naszymi tezami przebić, natomiast nasi przeciwnicy właściwie bezkarnie nas tak malują, że jak kiedyś powiedziałem, że gdyby Porozumienie było, centrum było takie, jak jest opisywane, to ja bym był jego pierwszym przeciwnikiem, gdybym ja był taki, to bym się musiał zastrzelić. A natomiast jeżeli chodzi o prawicę, to sądzę, że ta zdecydowana prawica wielkich szans w Polsce nie ma i bardzo mnie to cieszy. No, otóż ja chciałem powiedzieć, że zdecydowana prawica. Jak malują, ale może nie chodzi o tyle o poglądy, co o metody. Na przykład była niedawno konferencja Krajowej Komitetów Obywatelskich na temat korupcji. Mam pytanie. Dowiedziałem się nagle, że ona została zorganizowana przez Porozumienie Centrum. Mam pytanie. Czy zaproszenia były wysyłane przez Porozumienie Centrum? Czy przez teleksy i faksy? Czy przez teleksy i faksy KKO? I kto za nie płaci? To jest pytanie pierwsze. Po drugie. Powiedział pan, panie ministrze, że poglądy macie liberalne. Chwileczkę. Na tej konferencji, czy chociaż była jedna wypowiedź proliberalna, poza ministrem Topińskim, czy sali, czy też ogromna większość była, to pan zapowie, zaplanowaniem, zaorganizowaniem przez państwo i tak dalej. Prawda? Taka była sytuacja. Pytanie trzecie. Powiedział pan na tej konferencji, że my będziemy, zwrócimy dostaną nomenklaturę, a potem już będzie stabilizacja. Czy to się aby nie wiąże z pojęciem rezerwy kadrowej, którą podobno wprowadzacie i z tym, że po prostu się zastąpi, bo takie jest rozumienie społeczne. Chce się po prostu zastąpić starych ludzi nowymi. Proszę pana, więc tak, jeżeli chodzi o rezerwę, to ja nic o tym nie wiem. Cieszyłbym się, żebyśmy mieli taką rezerwę, żeby wszystkich móc zastąpić ze starej nomenklatury. Obawiam się, że nie jest to tak dobre i będzie trzeba tutaj stosować rozwiązania koalicyjne, ale tutaj też żartuję, bo przede wszystkim ogromna większość tych stanowisk to nie są stanowiska polityczne i tam powinny być zupełnie niepolityczne kryteria stosowane. Jeżeli chodzi o wypowiedzi liberalne, to ja tak dokładnie tam nie wszystko może obserwowałem, ale minister Glapiński jest wiceprezesem PC i jego wypowiedź jest tutaj jakby autorytatywna. Jeżeli chodzi o sposób organizowania, to była wspólna inicjatywa PC i Komitetów Obywatelskich, także jeżeli nawet Komitety Obywatelskie pokryły koszty telewizji,
kompleksów, no to jest po prostu ich wkład w to wspólne przedsięwzięcie, które byli zresztą także i zaangażowani jeszcze inni. A poza tym, wie pan, jak się takie konferencje organizuje, to się tam nad wszystkimi głoszonymi poglądami na ogół nie panuje i tam wyraźnie szło już w stronę takich poglądów, znaczy wraz z gaśnięciem konferencji, no, których my zupełnie nie akceptujemy, no ale jak już ktoś się dostał na tą mównicę, no to siła wyższa. Właśnie a propos czekających nas wyborów i pomysłu koalicji prezydenckiej, jak ona się będzie miała do koalicji listopadowej, z listopadowych wyborów październikowych? Jedno pytanie i do Jacku Kurskiego. Prawdopodobnie o wyraz brakujący mi chodzi, podmiot politycznym brakującym w tej koalicji, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny. Czy nie uważa, czy podziela pan opinię, że o ile Lech Wałęsa został i jego prezydentura wylansowana przez Porozumienie i Centrum, to właśnie liberałowie są pierwszym ugrupowaniem politycznym, które przechytrzyło Lecha Wałęsę, dystansując się po jego zwycięstwie od niego? Wie pan, ja bym nie chciał jednak tutaj komentować stanowiska kongresu, bo to byłoby jeszcze jednak jakieś tam komentowanie stanowiska obecnego premiera i rządu, który się cieszy nieodmiennie bardzo daleko idącym poparciem Lecha Wałęsy. I nie sądzę, żeby tutaj wchodziło w grę jakieś przechytrzanie, ale powtarzam, nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast jeżeli chodzi o tą koalicję, to jest to kwestia przede wszystkim akceptacji platformy. No, ta platforma nie jest jeszcze sformułowana. Pewnym przybliżeniem jakiegoś aspektu sprawy była ta konferencja. Czy liberałowie w tym kierunku pójdą? No, jak ich znam, to raczej nie. Więc pewnie się gdzieś tam znajdą obok. Ale być może, że tutaj nastąpi jakaś ewolucja poglądów i wtedy będziemy rozmawiać. My w każdym razie będziemy oczekiwać tutaj na propozycję. Proszę pana, żebyśmy trochę odetchnęli od tego wszystkiego. Pana przeciwnicy atakują pana w sposób następujący. Jest pan malowany jako spocony człowiek. Proszę pana, dlaczego polscy politycy tak bardzo tyją? Po pierwsze, dlaczego tak mało, oprócz imasz politycznego, dlaczego tak mało dbają o swoją sylwetkę i kondycję fizyczną tym razem? Więc proszę pana, trudne pytanie. No nie wiem, tak. Natomiast odpowiadam tak, jeżeli chodzi o spoconego, to niech pan sobie przypomnie dobrze wypowiedź mojego kolegi z Senatu, a także jeszcze sprzed wielu lat różnych działalności, Andrzeja Cylińskiego. On mówił o moim otoczeniu, a nie o mnie samym. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie jestem spocony, przynajmniej nie czuję tego. Po trzecie, jeśli chodzi o tendencję do tego, żeby być nadto ciężki fizycznie, to ja ją mam od przeszło 20 lat, kiedy byłem jeszcze skromnym studentem. Natomiast jeszcze jest taka jedna sprawa. Ja mianowicie jestem człowiekiem jakby tak osobiście nienadmiernie zamożnym i nie mam samochodu. I kiedy dostałem samochód służbowy już w redakcji, to rzeczywiście przytyłem. No. Dziękuję bardzo panu za przybicie do studia i chciałabym tylko powiedzieć, że to nasze takie burzliwe, momentami wesołe, na wcale nie wesołe czasy spotkanie. Chciałabym zakończyć troszkę smutno. Mianowicie weźcie, i zresztą to dzisiejsze spotkanie jest jakby wyrazem tego, że żyjemy w czasach wielkich sporów partyjnych, że te partie tworzą się jak na mój gust, może trochę zbyt pośpiesznie, ponieważ używa się wtedy słów, z których się później trzeba wycofywać. A nie wiem, czy nie jest to tak, że właściwie daleko bardziej powinniśmy się zdać w tej chwili na fachowców, nawet pomijając w obecnej sytuacji gospodarczej kraju. Kiedy przede wszystkim tam powinniśmy skupić wszystkie swoje siły, a pozwolić partiom się trochę wolniej tworzyć. Proszę panią, no tu pani popadła w pewien typ demagogii. Te dwie Babskiej rzeczy siebie... Mhm. Nie, dlaczego? Popularnej. Te dwie rzeczy siebie nawzajem polskim nie wykluczają, a po drugie bez tworzenia normalnego systemu politycznego. Poprzez partie polityczne po prostu tutaj daleko nie zajdziemy, także w kwestiach gospodarczych. I jeszcze jedno. Tutaj ale mogę się redaktor, nie do końca zgodzić. Tak? Redaktor Wieczorkowski powiedział, że on chce kontrolować swojego posła. To jest zgoda, tak powinno być. Tylko, że nie ma lepszego mechanizmu kontroli posła niż poprzez partie polityczne. To po prostu w bardzo wielu krajach już wypróbowano. Tak jak wypróbowano rynek. Nie ma wyjść pośrednich między rynkiem, który może być w tym czy innym stopniu regulowanym, a rozwiązaniami nierynkowymi. Tak samo nie ma wyjść pośrednich między demokracją parlamentarną w tym czy innym wydaniu, która się opiera o partię,
polityczne, a brakiem demokracji. To jest, nie, to jest zupełnie, zupełnie oczywiste. Ja mówię troszkę jak gdyby o czym innym. Wydaje mi się, że nasze partie są po prostu zbyt młode na to, żeby stworzyć rząd w pełni oparty na własnych siłach. I czy wtedy jednak... Proszę panią, oczywiście jeżeli jakaś tam partia czy formacja polityczna szersza uzyska większość w parlamencie, czy taką większość się skonstruuje już w ramach zabiegów, zabiegów powyborczych, to ona powinna, ten, czy ona, ten podmiot polityczny powinien sięgnąć w konstruowaniu rządu także do fachowców spoza partii politycznych i jakby to będzie na pewno w jakiejś mierze miara dojrzałości tego, kto tą władzę uzyskał. Tylko my nie zapominajmy jeszcze też o jednej sprawie, mianowicie, że stanowiska ministerialne to są w zasadzie stanowiska polityczne na całym świecie. I że jeżeli ci lepsi politycy na Zachodzie potrafią być raz ministrami obrony, później ministrami finansów, a później ministrami budownictwa, to wynik nie wynika z tego, że są geniuszami, omnibusami, tylko z tego, że taki jest charakter tych stanowisk. To nie są stanowiska w rządzie komunistycznym, kiedy mieliśmy do czynienia z takim generalnym zarządem majątku państwowego, czy tego w ogóle całego komunistycznego folwarku. Rząd jest od polityki. Pamiętajmy o tym, chociaż fachowcy, ludzie wybitni w danych dziedzinach też się tam przydają, nawet wtedy, jeżeli do żadnej partii nie należą. I ja jestem przekonany, że jeżeli ta formacja, którą ja próbuję wraz ze swoimi przyjaciółmi politycznymi współtworzyć, będzie miała tą szansę, to z tego rodzaju ludzie się na pewno skorzysta. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję. Do widzenia.